Gdzie prawda, gdzie fałsz? Gdzie propaganda, gdzie informacja? Teoretycznie te dwa światy są bardzo różne, a więc bardzo łatwo je odróżnić. Ale tylko teoretycznie. Dlatego, że w społeczeństwie, w którym, o czym mówiłem kilka tygodni temu, tylko 63% społeczeństwa przeczytało w ubiegłym roku jedną książkę, a tylko 10% społeczeństwa przeczytało ich więcej niż 5, jest to gleba wspaniała dla propagandy. Tutaj propaganda może kwitnąć i wydawać wspaniałe owoce. Propaganda pisowska, rządowa, tak najczęściej się mówi, ale przecież ta propaganda opozycyjna, platformerska i inna, również ma się dobrze. Politycy opozycji nie są w tym gorsi. Również koloryzują, podkłamują, wyolbrzymiają, a nawet wprost kłamią, żeby uderzyć przeciwnika. Mistrzowie propagandy już dawno dostrzegli, że o wiele łatwiej wskrzesić nienawiść niż miłość, a więc trzeba wywoływać lęki i strach. Z jednej strony przed uchodźcami, przed zabraniem świadczeń z 500+, z drugiej strony przed dyktaturą, przed zamykaniem w więzieniach. Z krzywego drzewa, z którego zbudowany jest człowiek, nie da się wystrugać niczego prostego, pisał w jednym ze swoich esejów autor imperatywu kategorycznego Immanuel Kant. Ale chyba nie miał racji, bo oto propagandziści zdali sobie doskonale sprawę z faktu, że w kwestii percepcji ludzi informacji, odbioru przez nich tego, co się im nadaje, ludzie wykazują często rozum nie większy niż rybka akwariowa. Spójrzmy, większość społeczeństwa pozyskuje informacje głównie z internetu, a przede wszystkim z Facebooka. To nie są nawet informacje, to są tylko tytuły i nagłówki. Z Facebooka, gdzie na równych prawach znajdują się głupie, infantylne, niepoważne informacje, a z drugiej strony bardzo odpowiedzialne, mądre analizy pisane przez ludzi zaangażowanych i z pasją. Na równi na Facebooku znajdują się zdjęcia idiotyczne, kotów, psów i wielu, wielu innych sytuacji. Nie mam oczywiście nic do zwierząt, wręcz przeciwnie, a z drugiej strony wielkich tragedii. Mamy więc z jednej strony informacje poważne, a z drugiej strony urojenia głupców. Tak wygląda współczesna propaganda, gdzie propaganda została zdemokratyzowana i dzisiaj każdy może ją uprawiać. Więcej, komentarz anonimowego Facebookowicza pod poważnym tekstem często zyskuje rangę taką samą jak ten ów tekst. Radosny kretyn wpuszczający do internetu nieodpowiedzialną, kłamliwą informację, on nie hamletyzuje. On przyciska przycisk wyślij i zanim do jego mózgu dojdzie jakakolwiek refleksja, jest już po wszystkim. Jeszcze nigdy tak wielu idiotów nie zrobiło tak wiele, tak niewielu. Miał więc rację pisarz, felietonista Gabriel Laub, kiedy powiedział, że nic nie kosztuje tak drogo jak tania prawda. A wydawałoby się, że tak nie powinno być w świecie internetu, gdzie szybko można od razu sprawdzić, czy coś jest kłamstwem, czy prawdą. Ale nikt nie sprawdza i to jest magia propagandy. Magia propagandy polega na tym, że mamy mało czasu, jesteśmy bardzo zabiegani, ale dookoła jest bardzo dużo informacji. Nie weryfikujemy. I dlatego ci, którzy uprawiają ów propagandę, te zinstytucjonalizowane ośrodki polityczne, gospodarcze, inne i te indywidualne, od radośni kretyni, uzyskują efekt w postaci sukcesu propagandowego. Oczywiście oni są tutaj winni, nie odbiorcy. Ci, którzy z siłą kowala i precyzją zegarmistrza układają informacje nieprawdziwe po to, żeby zmanipulować i uzyskać jakąś korzyść albo kogoś zdeprecjonować. Zwierzęta w ogrodzie patrzyły raz to na świnie, raz to na człowieka i potem znów na świnie i na człowieka. I po jakimś czasie nie mogły już odróżnić, to człowiek czy świnia. Mniej więcej coś takiego można przeczytać w znanym na pewno Państwu folwarku zwierzęcym George'a Orwella. Taką sytuację mamy w przestrzeni publicznej, tej medialnej, gdzie nie potrafimy już odróżnić, kto jest dobry, kto jest zły, bo przy jednych ośrodkach medialnych ten sam człowiek jest katastrofalnie zły, a inni kierują go na bardzo dobrego. Ot na przykład, Tusk ma krew na rękach, to media pisowskie. Z drugiej strony, Kaczyński jest dyktatorem. To jest właśnie ta sytuacja jak w folwarku zwierzęcego, gdzie nie jesteśmy w stanie już za bardzo odróżnić, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest fałszem, czy też obrzydliwym atakiem. Jak Państwo widzą,
żeby propaganda była skuteczna, musi się odwoływać koniecznie do emocji. A jest skuteczna, kiedy państwo, kiedy ja, wyłączymy umysł i będziemy myśleć tylko emocjami. Powstaje pytanie, co zrobić, żeby odróżnić prawdziwą informację od fałszywej, manipulację od prawdy, informację od zwykłej propagandy. Bo problem pojawia się również wtedy, kiedy do propagandy używa się faktów, a inne się przegapia, pomija świadomie. Sytuacja wygląda, że informacja jest niby prawdziwa, ale de facto nie jest prawdziwa. Co zrobić, żeby odróżnić fałsz od prawdy, propagandę od informacji? Po pierwsze, zawsze trzeba odwoływać się do źródeł, weryfikować informację. To jest podstawowe kryterium tego, by nie dać sobą manipulować. Po pierwsze, zawsze weryfikować, zawsze sięgać do źródeł. Nie myśleć tylko emocjami, ale przede wszystkim umysłem. Ot przykład. Legenda Solidarności, Władysław Frasyniuk, wyniesiony przez policjantów z manifestacji. Na pierwszy rzut oka to wygląda tak straszne. Dyktatura wynosi, dyktatura ciemięży ludzi z opozycji. Ale przecież można postawić pytanie, co on robił na tej ulicy? Dlaczego tą ulicę blokował? I tak dalej, i tak dalej. Nie warto odnosić się tylko do emocji. Odnosić się trzeba przede wszystkim do faktów. Bardzo często lajkujemy w internecie albo po prostu wyrażamy swoją aprobatę poprzez komentarze, różne informacje, nie czytając ich, odnosząc się tylko w kwestii, że jest ona nam przydatna, identyfikujemy się z nią w kontekście światopoglądowym, ale to jest duży błąd. Po drugie, warto sprawdzać, weryfikować, kto, dlaczego i gdzie, w jakim celu artykułuje lub przekazuje daną informację. Jeśli jest to polityk lub dziennikarz zaangażowany, jest przecież oczywistym, że on ma w tym jakiś interes, że stoi za tym jakaś intencja. I wreszcie po trzecie, to jest chyba największy dramat dla nas, ludzi myślących, a najlepsze narzędzie dla tych, którzy manipulują nami. Fałszywa powszechność. A więc na pewno państwo słyszeli takie stwierdzenie, coś musi być na rzeczy. Przecież wszystkie media o tym piszą. Ot, choćby uchodźcy. Gdyby nie byli tacy źli, na pewno wszystkie media by o tym nie pisały. I tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tutaj przykładów tej fałszywej powszechności mnożyć, bo jest ich bardzo wiele, a przeciętny człowiek, nie czytający, tylko odbierający impulsy na zasadzie tytułu i emocji z tekstu, on przyjmuje, że skoro tak wszyscy piszą, to znaczy, że tak jest. A to może być zwykła, obrzydliwa manipulacja. Czy propaganda i manipulacja pojawiła się tylko teraz? Czy istniała od zawsze? Myślę, że istniała od zawsze. Już w starożytnej Mezopotamii król Naram-Sin ustawiał na granicach swojego państwa duże słupy z wyrzeźbionymi walkami po to, by odstraszać przeciwników. Chyba największym majstersztykiem była sytuacja, kiedy w 1095 roku papież Urban II, chcąc namówić, zmanipulować ludzi do tego, by wyruszyli z wyprawami krzyżowymi, zapowiedział najpierw na jednym z soborów, że ogłosi coś bardzo ważnego. Lud się zebrał, a on napuszczając, podpuszczając ludzi na tych, którzy w Jerozolimie wówczas mieszkali, spowodował, że kilka miesięcy później wyruszyła do Ziemi Świętej pierwsza, oczywiście przegrana wyprawa krzyżowa. Nie byłoby również reformacji, nie byłoby na pewno rewolucji francuskiej i wielu tego typu przełomowych wydarzeń, gdyby nie propaganda, gdyby nie manipulowanie społeczeństwem. No, na pewno do perfekcji manipulację, propagandę opanował Adolf Hitler, a przede wszystkim jego minister Goebbels, ale przecież i komuniści byli w tym doskonali. Dzisiaj mamy już trochę inne czasy. Z jednej strony mamy ośrodki poważne, zinstytucjonalizowane, które świadomie uprawiają propagandę gospodarczą, polityczną i inną. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, ona się zdemokratyzowała. I dziś radosny kretyn, siedzący przed internetem, również bardzo często uprawia propagandę, która ma niestety konsekwencje katastrofalne. Konsekwencje propagandy mogą być straszne. Bo nawet jeśli zostanie ona po jakimś czasie zdekonspirowana, to po tygodniu nikt już nie będzie pamiętał o tym, że to jest nieprawda. Wszyscy to przyjmą jako swoje, ba, sprawa zacznie żyć własnym życiem. Warto więc, zanim coś skomentujemy, zanim coś polubimy, warto zanim przekażemy dalej, zastanowić się, zweryfikować źródła, sprawdzić kto i dlaczego to powiedział.
We'll be right back.